Ewangelia i Jezus to dla mnie nadzieja. To jest nadzieja na to, że życie po prostu ma sens. I każdego dnia doświadczam trudu i widzę, jak moi znajomi, moi przyjaciele doświadczają trudu. I czasami wydaje się, że tej nadziei po prostu nie ma. Ja wierzę, że pomimo tego wszystkiego, co widzimy, tego, co nas otacza, chorób psychicznych, fizycznych, połamanych relacji, wojen, depresji, że jest nadzieja. I mówi się, że nadzieja matką głupich. Moim zdaniem nie. Ja doświadczyłem tej nadziei. Doświadczyłem tego, że Bóg, że Jezus uratował mnie, ukochał, podniósł i dał mi nowe życie. Ja wierzę, że to jest po prostu także dla Ciebie. Że to jest dla każdego, kto szuka nadziei, kto jej dzisiaj potrzebuje. Wierzę, że Jezus jest nadzieją. Jest nadzieją na dziś, na teraz. Jest nadzieją na jutro. Jest nadzieją na to, że życie nie kończy się tylko na tym, co widzimy.